Cześć, witam was witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj jest piątek, 29 lipca, dochodzi godzina 14. I najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy. Popsuła się trochę pogoda, właśnie widzę taką wielką, ogromną chmurę. Może nie burzową, ale na pewno deszczową. Tak, średnio co 2 godziny pada, przestaje padać, pada, przestaje padać. A ja mam w ogóle pranie na zewnątrz, muszę go przynieść, bo Nikola później będzie na mnie krzyczeć. Właśnie ona jest w pracy, ja mam dzień wolny. Najpierw miała kończyć o 14, ale później napisałam SMS-a, że kończę o 15:30. Jeszcze ktoś będzie się pytał, co mam na ustach, bo tak trzymam w ręce. Jest to NYX Liquid Suede w odcieniu 04 Soft Spoken. A teraz wam powiem taką historię, którą już opowiadałam na Snapie, ale wiem, że nie wszyscy mnie tam obserwujecie. Jak coś to tutaj macie Snapcode i możecie mnie dodać. Także obudziłam się 2 dni temu i poszłam na dół do toalety i chciałam umyć zęby i nic nie mogłam znaleźć swojej szczoteczki. Sobie pomyślałam, o co chodzi, czy Nikola, śmieszek mały, wzięła i mi szczoteczkę gdzieś schowała, wzięła do siebie. Nie, okazało się, że szczoteczka upadła, bo ktoś ją strącił i jej nie mogłam nigdzie znaleźć. Poszłam do sklepu. Ja akurat trafiłam na promocję. O, kupiłam sobie Oral-B Pro 600. Tutaj, o, tak wygląda. Ma taką różową rączkę, tak to się chyba nazywa. Ma stację dokującą i ej! Ja naprawdę nie myślę ostatnio. Tutaj jest pokazane, jak wygląda ta wtyczka do kontaktu. Ja myślałam, że dostanę taką już typową, angielską, a tu dostałam taką jak w Polsce. Ale mam adapter, także mnie to nie przeszkadza. I za taką szczoteczkę zapłaciłam 20 funtów i była ona przeceniona. A ogólnie rzecz biorąc, ta moja stara szczoteczka się znalazła, no ale jak leżała pod wanną, to już nie będę z niej korzystać, bo tu... Także poglądałam sobie teraz trochę YouTube'a, nadgoniłam, bo ja ogólnie ostatnio w ogóle prawie filmów nie oglądam, nie mam po prostu na to czasu. Dzisiaj mam wolne w pracy, to już mówiłam, ogólnie pracuję 6 dni w tygodniu i szukam czegoś nowego, bo ta praca, teraz pracuję w takiej jakby pracelkowni, to jest taka piekarnia, oni tam wszystko robią ręcznie, także to jest naprawdę duży plus, bo no ludzie tam pracują bardzo, bardzo ciężko, ale ja się tam czuję taka trochę, kurde, oszukana. Także złożyłam na przykład sobie podanie do Madame Tussauds, tam jest taki kontrakt na 6 miesięcy i cieszyłabym się, jakby chociaż zaprosiliby mnie na rozmowę o pracę, bo wtedy tam się zwiedza to muzeum za darmo, także zawsze mogłabym zrobić z tego vloga, bo z tego co wiem, to niewiele osób idzie tam do tego muzeum Madame Tussauds, bo jednak bilety są dosyć drogie, szczególnie w okresie letnim. Jeszcze taka jedna informacja. Otóż wczoraj byłam z Nikolą w McDonaldzie, bo nie chciało nam się gotować i nagrałyśmy to, co kupiłyśmy, bo chciałyśmy też zrobić coś takiego, aby wam pokazać, jak McDonald's wygląda tutaj, jakie są rzeczy, bo niektóre rzeczy w Polsce nie ma. Także śladami Georgika, tak prędzej, bo on właśnie nagrywał tego typu filmy, że chodził sobie po tych wszystkich fast foodach w Ameryce i nagrywał. Stwierdziłyśmy, że też chciałbyśmy zacząć coś takiego robić, bo dlaczego by i nie? Dajcie nam znać, czy coś takiego by wam się spodobało. Idziemy na brzerka. To chyba ty. Jak się pracowało, Nikola? Jezu, jakaś babka. Chciałam zanieść dostawę na tył, a ja bym do niej, przepraszam, mogłabyś pójść do tej kasy obok, a tam mnie patrzy. Nawet nie powiedziałam, to mnie sobie pod nosem, na to pewnie nie może. A ona do mnie. Ty mi nie wiesz, mówiła, co ja mam robić. Dlaczego ten świat zmierza, żebyś ty mi mówiła, co mam robić? Ale Boże, dobra, zostań. Lesia, Sunday in the church. Jesteśmy w najlepszej restauracji prawie, że w północnym Londynie tureckim. Będziemy jadły troszkę kurczaka, trochę warzyw, trochę ryżu, chipsów, a tu mamy hummus, tu jest tadziki ze stylu, a tutaj jest sałata. Jest cebula, to najważniejsze, nie? Jeszcze donieśli nam taki chlebek. O, Nikola już się czai. Nikoli danie są warzywa, halloumi i ryż. I Gabi ma... I moje danie. Przecież ja tego nie zjem. Żartowałam. Jesteśmy w TK Maxie i rzucili rzeczy z Ila Maski i dorwałam też jeden cień z Makeup Forever.
To jest taka paleta z ilamaski dwóch odcieni. Ładne są. Niestety musiałam otworzyć, ale nie były macane. I cień Make Up For Ever. I to jest M536. Zaczyna padać, ale nieważne. Zabiorę was razem z Nikolą, która tam się toczy, to złe określenie, która jest za mną, w takie super miejsce, z którego widać cały Londyn tak naprawdę. Nazywa się on Alexandra Palace. I jak tam dojdziemy i się nie zasapiemy, to wam pokażę. Z drugiej strony widać nawet lepiej, ale jest zamknięte. A sam ten pałac, który pałacem nie jest, wygląda o tak. A teraz powiedz, co tu było pierwsze, bo ty wiesz? Stacja BBC. To była pierwsza stacja BBC. Dlatego jest ta wieża. Zbieramy się do kina, także mówimy papa. Na Star Treka. Na Star Treka. Nie Treka. Jutro wam zrobimy update, czy jest fajny, czy nie. Pa!